Nie ukrywam, ciężko mi wytłumaczyć, dlaczego tak się dziwnie poukładało, że na tym kanale o nich do tej pory mówiłem bardzo mało, tym bardziej, że zanim zobaczyłem w nich formę artystycznego przekazu i zająłem się filmową twórczością, odzyskałem w hardkorowy sposób dane pisząc swój program, a dalsze tajniki tych urządzeń odkrywałem z dziką radością. Jakby nie patrzeć, podejmując różne wyzwania, w tym rozwijając pewien system operacyjny, parę lat przy nich spędziłem, a nawet dwa programy narzędziowe do zabawy z nimi stworzyłem. Gdybym chciał w tym filmie przekazać wszystko, co mam w tej materii do powiedzenia, pewnie zamęczyłbym was kilkugodzinnym odcinkiem pełnym mojego ględzenia, więc wybaczcie, że ten jako wstępniak będzie powierzchowny i bogaty w uproszczenia, a bohaterami tego cyklu filmów będą sprzęciory, bez których jeszcze do niedawna na komputerach nie dało się zrobić za wiele, a chodzi o talerzowe dyski twarde, czy jak kto woli, twardziele. Przed latami 90. XX wieku, kiedy dostęp do nowinek technologicznych w naszym kraju był mocno ograniczony, a wielu entuzjastów komputerów miało styczność lub wiedziało o nośnikach informacji takich jak taśmy, kasety audio czy dyskietki, można było łatwo ulec złudzeniu, że potrzebą tego typu nośnika powstania było zaoferowanie czegoś, co z jednej strony było mniej poręczne niż dyskietka bądź kaseta, ale przy poważnej pracy z komputerem nie wymagało nośnikami żonglowania. Wpisy na skarbnicy mądrości wszelakiej jednak tę teorię obalają, bo pierwszy twardziel powstał niemal 20 lat przed pierwszą dyskietką i jak na czasy, kiedy kilka kilobajtów kodu będące niezłą stertą kart perforowanych ówczesne grono programistów za szaleństwo uważało, to nawet nie wątpię, że ponad 3 megabajty pojemności takiego sprzęciora każdemu z nich mózg rozwalało. Nie będę jednak ględził historii, która niestety ominęła nasz kraj szerokim łukiem, a przejdę do momentu, kiedy szkoły i poważniejsze instytucje zaczęły żegnać się z komputerami ośmiobitowymi, na których miejsce wiatr przemian przyniósł mniej lub bardziej udane klony pecetów XT, mające już na pokładzie cegły wielkości stacji na duże dyskietki, podpinane do zasilacza dużym, o dziwo jeszcze spotykanym we współczesnych pecetach Molexem, a komunikacja z maszyną odbywała się poprzez wpinany w slot ISA kontroler MFM spięty z dyskiem za pomocą taśmowych kabli z dość specyficznymi złączami. Pewnie wszyscy, którzy w tamtych czasach na tę technologię góry hajsu postawili, srogo się wkurzyli, bo zarówno duże stacje, jak i te twardziele dość szybko wyparły niekompatybilne z nimi w żaden sposób dwukrotnie mniejsze modele. Oznaczało to wywalenie dysku razem z kontrolerem, na który parę lat wcześniej poszła równowartość małego Fiata, i wstawienie nowego, ale już używającego przez dziesiątki lat stosowanego standardu IDE lub, jak kto woli, ATA. Nie jestem pewien, czy faktycznie tak było, ale kilka cech wspólnych, takich jak możliwość automatycznej detekcji napędów, wskazuje na inspirowanie się jego twórców standardem stosowanym w komputerach do poważniejszych zastosowań typu serwery czy stacje robocze, znanym pod pojęciem SCSI, jednakże był on z racji uproszczeń tańszy i umożliwiał podpięcie tylko dwóch dysków pod jeden krótszy kabel po uprzednim ustawieniu z workami ról urządzeń o nazwach dziś mogących wzbudzać algorytmy YouTube'a. Niemniej jednak standard ten zadomowił się w domowych komputerach pewnie między innymi dlatego, że nastała zintegrowanych kontrolerów z płytą główną era i grubo ponad 10 lat towarzyszył, spełniając głodnych, szybszych transferów posiadaczy kompów oczekiwania, ewoluując najpierw do standardu ATA33, potem 66, 100 i 133, by finalnie, podobnie jak wspomniany wcześniej SCSI, z ograniczającego dalszy rozwój płaskiego dzielącego łącze z więcej niż jednym napędem wielożyłowym kabla, przejść na znane współcześnie szeregowe rozwiązania. Historię dysków w komputerach przenośnych znam od momentu, kiedy zminiaturyzowane i zespolone z zasilaniem złącze IDE było do ich podłączenia z płytą główną przeważnie używane, które dzięki trendom unifikacji złącz ku radości miłośników miniaturyzacji stacjonarnych maszyn też do serial ATA zostało upgrade'owane. W tym momencie, pomijając wątki poboczne napędów stosowanych w urządzeniach typowo mobilnych czy adaptacje wspomniane
wspomnianych złącz do innych urządzeń peryferyjnych i standardów, doprowadzam Was do teraźniejszości, w której szeregowy standard jeszcze jest używany, choć dwa razy pod względem prędkości przesyłu był ulepszany. Ale mimo że podobnie jak same komputery urządzenia te ewoluowały i nadal sukcesywnie zmniejszając swoje wymiary przy jednoczesnym wzroście transferów czy pojemności, to idea obracającego się zestawu zazwyczaj aluminiowych talerzy pokrytych materiałem magnetycznym, który umieszczony nad nimi ruchomy zespół głowic magnesuje lub czyta z niego informacje, przetrwała do dziś mimo rosnącej dysków z pamięciami flash konkurencyjności. Niewiele zmieniła się też technika dostępu do samego urządzenia będącego właściwie wyspecjalizowanym komputerem odpowiedzialnym za sterowanie silnikiem napędowym talerzy, pozycjonowanie głowic, ich obsługę, czyli odczyt z korekcjami błędów i zapis, a polega ona, z punktu widzenia głównego komputera, na przesłaniu poprzez kabel komunikacyjny komendy oraz oczekiwania na odpowiedź i po niej transfer opcjonalnych danych. Te przechowywane są na talerzach w postaci namagnesowanych ścieżek podzielonych na najmniejsze możliwe do odczytania bądź zapisania fragmenty danych nazywane sektorami, do których dostęp we wczesnych wersjach tego urządzenia polegał na podaniu dyskowi informacji o numerze jednej z możliwych pozycji zespołu głowic, który ze względu na zazwyczaj wielowarstwową i wielostronną konstrukcję takich urządzeń nie nazywano ścieżką jak w stacjach dyskietek, a cylindrem, doprecyzować talerz i jego stronę, czy jak kto woli podać numer głowicy oraz numer sektoru. Nie wiem, czy było to spowodowane lenistwem konstruktorów pecetów czy twórców systemów operacyjnych lub jeszcze innymi czynnikami, ale zarówno dyskietki, jak i znane mi z tamtego okresu dyski twarde były formatowane dość specyficznie, bo wszystkie ścieżki tych nośników miały taką samą ilość dostępnych sektorów, co z racji budowy dysku nie pozwalało w pełni wykorzystać potencjału pokrywającego taki dysk magnetycznego materiału. W końcu problem ten producenci dysków twardych zauważyli, zablokowali komendy niskopoziomowego dostępu do nośnika, w szczególności do formatowania, i dodatkowy tryb adresowania tzw. bloków logicznych wprowadzili, a dla wstecznej kompatybilności tryb adresowania CHS pozostał, lecz był on już tłumaczony na logiczne bloki przez sam dysk twardy, przez co nie miał pokrycia w sprzętowej rzeczywistości. Oprócz innowacji w zakresie opakowania danych polepszano też parametry obsługujące nośnik komputera i wraz z wejściem standardu IDE rozbudowywano możliwości jego wewnętrznego oprogramowania, dodając wsparcie komend informacyjnych, dzięki którym komputer, do którego dysk był podpięty, miał możliwość jego automatycznego wykrycia i skonfigurowania bez mozolnego dla użytkownika parametrów z obudowy dysku czy z innych not przepisywania. Zaczęto też przyglądać się aspektom bezpieczeństwa danych, zarówno w kontekście kradzieży komputera czy nieautoryzowanego dostępu do nośnika, co spowodowało pojawienie się funkcji pozwalającej zabezpieczyć dostęp do dysku za pomocą haseł, jak i w kontekście przewidywania awarii urządzenia, by w porę wykonać kopię zapasową i zmienić dysk na sprawny, czego efektem jest rozbudowany podsystem monitoringu stanu urządzenia, z którego za pomocą odpowiednich komend użytkownik może otrzymać raport zawierający m.in. temperaturę urządzenia czy ilość wystąpień anomalii w pracy, z ilością niestabilnych, uszkodzonych bądź zastąpionych z puli zapasowych sektorów. Mógłbym dalej ględzić o teorii, pokazując kolejne obrazki, ale myślę, że praktyczne zabawy dadzą doznania większe, dlatego też do filmu zgromadziłem kilka eksponatów i przejdę do zbiorczej części, w której pokażę Wam, co kryje wnętrze. Zacznę od niesprawnego już, ale nadal uruchamiającego się, znanego głównie z obecności w pecetach klasy XT egzemplarza, który podczas pracy wydaje dźwięki idealne jako podkład do filmu wojennego. Ale
ale ciekawszy od ASMR-ów jest spód sprzęciora, na którym można dostrzec delikatnie zhakowaną w procesie testów płytkę drukowaną wyposażoną w widoczne z tej strony przyłącza kontrolera, zasilania, goldpiny na zworki konfigurujące urządzenie czy gniazdo, domniemam, do narzędzia diagnostycznego. Ciekawsza jest jednak druga strona płytki, chociażby za sprawą układu będącego mózgiem tego sprzęciora, którego totalnie się tu nie spodziewałem. Niestety chętnych, którzy myślą, że da się go wykorzystać jak procesor, który można znaleźć w stacjach dysków 1541 czy innych 8-bitowych komputerach, niekoniecznie marki Commodore, muszę rozczarować, bo o ile jest w tym scalaku dobrze im znany procesor, to został on tu zintegrowany z małą ilością pamięci RAM i zaprogramowaną przez producenta pamięć stałą, a ze względu na wyprowadzenia będące pinami portów wejścia-wyjścia, raczej nie da się tego ani rozbudować, ani tak jak współczesnych Atmek przeprogramować, choć według tych informacji, jakby kogoś program zapisany w pamięci stałej interesował, to można spróbować go wyekstraktować. Roli sporej ilości układów można się tylko domyślać, z racji braku w sieci jakiejkolwiek dokumentacji, ale z ułożenia ścieżek wynika, że te dwa układy są wzmacniaczami i konwerterami sygnału wybranej przez mikrokontroler głowicy, który kierowany jest do tego większego układu prawdopodobnie odpowiedzialnego za kodowanie i dekodowanie sygnału MFM oraz korekcję błędów, by do niego poprzez układy buforujące trafić na złącze podłączane do kontrolera. Sterowany przez mikrokontroler scalak z podwójnymi nóżkami w środku podpięty jest poprzez spore rezystory do silnika krokowego pozycjonera głowic, a te tranzystory wraz z dedykowanymi układami czy specjalnie zmodyfikowanymi bramkami odpowiadają za stabilną prędkość obrotową sprzężonego z talerzami bezszczotkowego silnika napędowego. Nie byłbym jednak sobą, gdybym w tym momencie zakończył wycieczkę po wnętrzu, bo to co najciekawsze w twardzielach skrywa druga strona, która blaszaną osłoną, plombami i uszczelką została tu zabezpieczona. Przez chwilę zastanawiało mnie, czy przekładnia między osią silnika krokowego a ramieniem uległa przekrzywieniu, ale to tylko złudzenie, bo jednym z zadań tej sprytnie wykonanej na bazie rozwijanych metalowych tasiemek konstrukcji ma być nie tylko eliminacja luzów pojawiających się w typowej przekładni zębatej, ale też niemal identycznych odstępów między pozycjami ramienia z głowicami w każdym miejscu na dysku dla każdego kroku silnika zapewnienie. Głowice, choć zdają się być ekstremalnie drobne, są jeszcze wykonane techniką tradycyjną, czyli są to nawinięte na miniaturowe rdzenie ferromagnetyczne cewki. Gdyby tak samo jak ich duże wersje stacji dyskietek z nośnikiem się stykały, to przy takich prędkościach dość szybko wyrzeźbiłyby rowki na talerzu, a same wyparowały, dlatego też tak są zaprojektowane, że podczas pracy z powierzchnią talerza faktycznie się nie stykają, tylko dzięki wywołanej przez wirujący talerz i specjalnie wyprofilowanej przez specjalistów od aerodynamiki płytce stabilizującej poduszkę powietrzną, można powiedzieć, że nad nią latają. Nawiązując trochę do samolotów, o których pewna część pilotów pewnie powie, że największym w ich pracy wyzwaniem jest start i lądowanie, tak samo w przypadku tej konstrukcji pojawia się problem, gdy głowica musi wznieść się z pozycji lub ląduje tam, gdzie zapisane są dane. W tych dyskach był to dość poważny problem i aby nie mieć pecha po którymś wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, trzeba było przed skończeniem pracy z komputerem wywołać program ustawiający specjalną pozycję głowic, na której nie było żadnych danych, potocznie nazywanym komendą parkowania. Ale o ile parkowanie zabezpieczy same dane, to nie uchroni przed uszkodzeniem typu fragmentu materiału z nośnika oderwanie, więc na wszelki wypadek, jakby jednak we wnętrzu jakieś odłamki się wykruszyły i aby jeszcze większych szkód latając podczas pracy nie wyrządziły, znajduje się w konstrukcji specjalny tunel, tak, obieg powietrza profilujący, żeby miał szansę je wyłapać specjalny wkład filtrujący. Drugi mniejszy filtr powoduje, że ciśnienie we wnętrzu z zewnętrznym się wyrównuje, bo jakby nie patrzeć, urządzenie nie jest do hermetycznej pracy przystosowane, jednakże nie zalecam dysków z takimi elementami umieszczać w komorach o podwyższonym czy obniżonym ciśnieniu, bo pokazany wcześniej aerodynamiczny stabilizator głowicy przestanie spełniać swoją rolę i dysk ulegnie uszkodzeniu. Na tym skończę zwiedzanie wnętrza pierwszego bohatera odcinka, by przejść do przedstawiciela kolejnej generacji dysków, czyli 3,5
5,5-calowych, posiadających już złącza IDE, a egzemplarz ten zapewne dlatego był równowartość złomu warty, bo po podłączeniu dedykowanego zasilacza zachowuje się, jakby był martwy. Moja pierwsza myśl w takim przypadku to sprawdzenie elektroniki pod kątem sprawności sekcji zasilania i te obejrzałem oraz przemierzyłem, lecz ani zwarć, ani przerw wynikających z uszkodzeń komponentów czy widocznych śladów zniszczeń nie zauważyłem. Patrząc przy okazji na samą elektronikę, można dostrzec nie tylko zwiększenie stopnia integracji wszystkich komponentów, ale też pojawienie się jednego nowego elementu, jakim jest pamięć buforująca odczytane dane czy te do zapisania, potocznie nazywana cache'em dysku. Pozostałe układy odpowiedzialne są za kontrolę silnika napędowego talerzy czy sterowanie pozycjonerem głowic, przetwarzanie sygnału wysyłanego i odbieranego z głowic, w tym korekcję błędów, oraz zarządzanie dyskiem i komunikację z komputerem poprzez złącze IDE, zgodnie z firmwarem, który albo zapisany jest w głównym mikrokontrolerze, albo w tym układzie. Co ciekawe, dyskowi po ponownym złożeniu nawet raz udało się talerze rozkręcić. Lecz podczas czynności, która prawdopodobnie jest testem lub kalibracją głowic, zaczął się niepokojąco męczyć. Wtedy przyszła mi do głowy myśl, że może przy rozkręcaniu już zastałego napędu zasilacz może nie wyrabiać, więc podpiąłem go pod laboratoryjny, z którego dysk zaczął prawidłowo odpalać. Z ciekawości podpiąłem go przez przejściówkę do komputera, by stwierdzić, że zbyt optymistycznie by było, gdyby podłączenie, wykrycie i finalnie zaczytanie danych sukcesem się zakończyło. Jednakże taki rezultat mnie nie smuci, bo z czystym sumieniem mogę rozkręcić pacjenta i ujęcia z tej części wnętrza wam wrzucić. Pierwszą zmianą, która oprócz mniejszych rozmiarów elementów czy kolorów talerzy oraz obudowy w porównaniu z poprzednim bohaterem od razu mi się rzuciła w oczy, jest zupełnie inaczej rozwiązany system pozycjonowania głowic, już nie oparty na silniku krokowym z przekładnią, tylko na znacznie żwawszej, przez co zmniejszającej czasy dostępu do danych konstrukcji, troszkę przypominającej wskaźnik wychyłowy. Po przeciwnej stronie ramienia z głowicami za osią łożyskowania jest przymocowana spora cewka, która umieszczona między dwoma silnymi magnesami neodymowymi i w zależności od przyłożonego do niej napięcia porusza się w jedną bądź drugą stronę, aż do pożądanej dla systemu wyszukiwania pozycji osiągnięcia. Kawałek blaszki i magnesik na końcu cewki wykorzystywane są głównie do pozycjonera w bezpiecznej strefie zablokowania i z małą pomocą automatyki wykrywającej zanik napięcia sieciowego rozwiązują problem głowic zaparkowania. Ale charakterystyczny dźwięk zetknięcia tych dwóch elementów można też usłyszeć podczas napędu rekalibrowania, kiedy pojawi się jakiś błąd podczas szukania ścieżki, czy operacji zapisu bądź czytania. Układ wzmacniaczy i przełączników, jeszcze opartych na cewkach, choć wykonanych podobną do tworzenia płytek drukowanych techniką głowic, został umieszczony już bezpośrednio na pozycjonerze, co wpływ zakłóceń słabego sygnału pozwoliło jeszcze bardziej zminimalizować, ale niestety w przypadku awarii tego układu, już bez otwarcia części roboczej i ryzyka uszkodzeń, o których powiem później, nie da się niestety dysku serwisować. Mógłbym dalej zanudzać o tym, ale wezmę na stół kolejnego bohatera odcinka, który jest już bliski współczesności i nie zdziwi mnie, jeśli znajdą się widzowie, w których komputerach ten model jest jeszcze zainstalowany, a egzemplarz tu pokazany przez poprzedniego właściciela został do kasacji zakwalifikowany. O dziwo dysk rusza i nawet jakieś dane można jeszcze z niego odczytywać, lecz jego praca, jak słychać, do tak płynnych i kulturalnych należy, że bałbym się na nim nawet meksykańskie ślizgacze przechowywać. Do tego jakiś gigabajt dalej pojawiają się uszkodzone sektory, co z pewnością o decyzji jego wyrzucenia do kosza przesądziło, ale z punktu widzenia realizacji filmowej pokazać wnętrze pracującego dysku będzie miło. Z dziką przyjemnością po wykręceniu sporej ilości śrub pokrywę zdemontowałem i tym, jak się dysk zachował po ponownym włączeniu, się rozczarowałem.
Co ciekawe, ponowne złożenie pokrywy i zakręcenie tylko trzech śrub przy pozycjonerze przywrócić sprawność dyskowi pomoże. Wygląda to, jakby oś pozycjonera nie miała odpowiedniej sztywności, jak dysk nie jest w całości. Ale skoro już zajrzałem do środka, to zauważalnych zmian, poza balansami na nieużywanych ramionach pozycjonera, które już parę lat temu też w innym dysku nagrałem, czy oczywistymi zmianami typu obudowa układu wzmacniaczy głowic oraz zmniejszenie wymiaru ich samych oraz końcówek ramienia, trudno dostrzec, choć te są. Najistotniejszą z nich jest wprowadzenie już materiału zmieniającego swoją rezystancję pod wpływem pola magnetycznego do konstrukcji głowic, który pozwolił nie tylko na zwiększenie czułości odczytu, ale też lepiej od rozwiązań z cewką radzi sobie z większym upakowaniem danych, których ciąg nadal ze względu na charakter tego materiału musi być przez klasyczną cewkę na rdzeniu zapisywany. Za pomocą mikroskopu, który posiadam, ciężko zobaczyć coś więcej niż zaprojektowaną przez specjalistów od aerodynamiki płytkę i ścieżki z przyłączeniami, bo obszar właściwego zespołu głowic jest tak mały, że aby pokazać Wam go w rzeczywistości, urządzenia pokroju mikroskopu elektronowego by się przydały. Naturalną drogą ewolucji komputerów zarządzających tego typu urządzeniami jest wzrost miniaturyzacji, którego widocznym objawem jest redukcja ilości części i tym samym zawężenie ich specjalizacji, choć pewne elementy takie jak pamięć z firmwarem i danymi pozwalającymi zdekodować lub zakodować dane ku radości osób zajmujących się odzyskiem danych, jeszcze są w osobnych układach, które ułatwiają proces elektroniki naprawy. A skoro po rozłożeniu i ponownym złożeniu ten egzemplarz jeszcze żyje, to zachowam go sobie na ewentualny przyszły odcinek, w którym będzie bardziej hardkorowo, ale jeszcze nie skończę zwiedzania wnętrz, bo na deser zostawiłem sobie takiego, raczej z górnej półki sprzęciora, który gdyby nie był zajechany przez poprzedniego właściciela, mógłby z powodzeniem jeszcze wspierać montaż filmów na kanał Dekompozytora. Otworzenie wydaje się prostą sprawą, bo podobnie jak w poprzednim egzemplarzu wystarczy wykręcić wszystkie śruby trzymające górną pokrywę, następnie za pomocą płaskiego przedmiotu podważyć, o dziwo trzymającą tu bardzo mocną uszczelkę, by przekonać się, że ta za pomocą jakiegoś aplikatora w postaci ciekłej została na pokrywę przed zamknięciem dysku zaaplikowana, a do tego powierzchnia jednego z talerzy podczas otwierania została przeze mnie porysowana. Na szczęście jest to realizacja ujęć z wnętrza, a nie proces, w którym odzyskiwane są dane, bo wtedy miałbym ogromne kłopoty, bo głowica, która według informacji od producentów unosi się na wysokości dwóch nici DNA, teraz będzie miała katastrofalne w skutkach loty. Ale właściwym celem otwarcia tego dysku było pokazanie dwóch wartych uwagi elementów, z których pierwszy jest plastikową prowadnicą pozwalającą na zaparkowanie głowic poza talerzami, która de facto nie jest jakąś nowością, bo przypadek jej zastosowania udało mi się zaobserwować paręnaście lat temu w dysku IBM-a podczas ujęć do innego filmu realizowania. Obecność drugiego, a właściwie grupy takich samych elementów jest już czymś nowym, pozwalającym z racji położenia dającego krótszy odcinek ramienia i tym samym mniejszą bezwładność, dopozycjonować głowicę dysku z znacznie większą szybkością oraz dokładnością. A są to piezoelektryczne siłowniki, które w razie konieczności są w stanie końcówkę ramienia głowicy o wielkości rzędu mikrometrów w jedną lub drugą stronę odchylić. Jeszcze jedna cecha tej konstrukcji, której już nie widać, mocno mnie zaskoczyła, a jest nią bardzo wysoka i w praktyce uniemożliwiająca ruszenie masywnych talerzy w przypadku takiego zatrzymania ramienia, nacisku na głowicę, siła. Prawdopodobnie chodzi tu o to, aby głowice jeszcze bliżej powierzchni nośnika się unosiły i przy tym jeszcze stabilniejsze były, jednakże obawiam się, że w przypadku wcześniej wspomnianego zatrzymania dysk może już się nie uruchomić bez otwarcia obudowy i ręcznego głowic zaparkowania. Już chciałem powiedzieć dokładnie to samo o elektronice tego dysku, co w przypadku poprzedniego bohatera, lecz odczucia po jej zobaczeniu mogłem przyrównać do szoku, jakiego czasami doświadczałem realizując testy w cyklu Szamba technologicznego, kończące się przyznaniem nagrody Gówna Rok.
Te przebarwienia na gąbce mogą świadczyć o mocnym nagrzewaniu się elementów i niekoniecznie dobrym zaprojektowaniu ich chłodzenia, ale oprócz tego czynnika zaobserwowałem też na złączach kontaktowych przebarwienia podobne do pokrycia patyną czy śniedzenia. Co ciekawe, nie jest to przypadek tylko bohatera odcinka, bo można bez problemów znaleźć zdjęcia innych modeli z podobnymi artefaktami, które dają do myślenia, a ponowne przyjrzenie się elektronice Seagate'a zastanawia, jaki mocny wpływ na cenę wynikową dysku ma proces styków złocenia. W każdym razie aż chce się zadać pytanie, czy i za ile lat rozpocznie się tych dysków padanie, którego można byłoby uniknąć, gdyby w odpowiednim momencie te styki zostały wyszorowane. Początkowo tę część w tym momencie zakończyć i przejść do ciekawostek oraz podsumowania planowałem, lecz ciekawy przypadek pozwalający przeżyć przygodę z cyklu wskrzeszeń lub odzysku danych dorwałem. Dokładnie w takiej postaci, czyli korpus i elektronika osobno go ze złomu wydobyłem i kuszony ciekawością, czy coś może z niego będzie, w całość złożyłem. Po podłączeniu do prądu wydaje się, że nic się z nim nie dzieje, choć układ zarządzający, co może słabo widać na termowizji, a już lepiej po użyciu izopropanolu, mocniej się grzeje. Do tego jeszcze podczas kręcenia ujęcia na zasilacz element wyglądający jak tantalowy kondensator wysłał sygnały dymne i dobrze, że nie próbowałem dysku odpalać po wymianie jego na zwykły elektrolit, bo wyszło, że jest to cewka tylko w obudowie dziwnej. Inaczej mówiąc, wygląda na to, że ta elektronika albo się skończyła, albo dostała na przykład od uszkodzonego zasilacza pika, co w przypadku, gdyby na tym dysku były jakieś dla mnie super ważne dane, oznaczałoby poszukiwania dawcy i od niej sprawnej podmianę. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że kilka ofert z dyskami tego modelu, ale z bezsektorami na znanym w Polsce portalu było, więc mimo, że w niepasującą do mojej edycji trafienia się obawiałem, to i tak zaryzykowałem. A skoro po oględzinach doszedłem do wniosku, że widoczne różnice między nimi mogą być pomijalne, to wstawiłem do mojego pacjenta elektronikę z dawcy, podpiąłem zasilanie, a dysk wydaje dźwięki, jakby uruchomił się normalnie. Gdyby jeszcze dało się czytać po wpięciu do komputera, to nie ukrywam, byłaby niezła afera, lecz aż tak dobrze niestety nie było, bo przy próbie zgrania danych sektor po sektorze tylko komunikaty błędów odczytów na ekran wywaliło. A skoro przy tym dysk nie wydawał żadnych niepokojących dźwięków, to prawdopodobnie oznaczać może problem z firmwarem lub danych elektronika nie potrafi przetworzyć, także myślę, że warto spróbować układ pamięci stałej z uszkodzonego dysku do dawcy przełożyć. A ze względu na typ obudowy i technikę montażu pamięci, taka robota nie mogła się obyć bez stopnika i hota. Przeszczepieniu i ponownym złożeniu tym razem dane już czytać się dało, więc mając na uwadze, że jest to dysk o pojemności tylko 2 GB, stwierdziłem, że zamiast podłączać go bezpośrednio pod system z natury lubiący robić zamieszanie, zrobię najpierw plik obrazu, na którego początku nawet nagłówek systemu FAT32 namierzyć mi się udało, lecz po przeczytaniu kilkuset megabajtów danych wywaliło komunikat błędu odczytu i proces kopiowania wysypało. W tym momencie dysk przestał odpowiadać, jakby uległ zawieszeniu, ale wygląda na to, że przejściówka wspiera resetowanie dysku, bo ten wraca do żywych po jej odpięciu z gniazdka USB i ponownym włożeniu. Przyczyną takiego zachowania są prawdopodobnie fizyczne uszkodzenia danych, więc wszystkiego z tego nośnika zgrać się nie da, a obraz, czyli plik zawierający zawartości kolejnych odczytanych z dysku sektorów, który tu pokazowo zamierzam wydłubać, będzie troszkę pustymi danymi poprzerywany. Na szczęście narzędzie, które można znaleźć chyba w każdej dystrybucji Linuxa, pozwala na zgrywanie danych od określonego sektora dysku źródłowego, jak i zapis tych danych w określonym miejscu pliku lub dysku docelowego, co pozwala m.in. w przypadku transferu wysypania na wypięcie, przeresetowanie napędu i od następnego sektora po tym uszkodzonym wznowienie danych kopiowania. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, na jak hardkorową zabawę się zapisałem, bo z czasem tak liczba nieczytelnych sektorów się zagęściła, że nawet
jeden sektor, czyli 512 bajtów bywał, ale przeciętnie po kilkaset kilobajtów dało się sczytywać. Już niewiele brakowało, abym po 3 dniach odpuścił w tej nierównej walce zrezygnowany, lecz wtedy los pokazał pozytywną stronę swej przekornej natury i nie pamiętam po ilu setkach uruchomień tej aplikacji, nareszcie ta dłużej niż kilka sekund zadziałała i udało się doczytać resztę, czyli grubo ponad gigabajt danych. Takie sytuacje to nic nowego, a niestety chleb powszedni osób stykających się zawodowo z tym zagadnieniem, dlatego też, aby oszczędzić sobie czas oraz nerwy, korzystają z dostępnych na rynku specjalnych interfejsów z oprogramowaniem pozwalającym na resetowanie bądź wyłączenie i wyłączenie dysku, czy korzystanie z komend oraz alternatywnych metod komunikowania się z dyskiem, których systemy operacyjne nie używają, ale takie zabawki dla takich użytkowników jak ja, czy większości z Was, są poza zasięgiem finansowym możliwości. Tak zgrany plik obrazu może być teoretycznie na inny sprawny dysk zapisany, lecz zwykle w sytuacji jak ta i tak system operacyjny znajdujący się na nim, czy też sam system plików mogą być uszkodzone, więc bardziej sensownym rozwiązaniem będzie skorzystanie z narzędzi do analizy i obsługi takich obrazów, w jakie wyposażone są aplikacje, którymi przeprowadza się odzysk danych. Z racji innych założeń konstrukcyjnych w budowie PC-tów w porównaniu z na przykład tymi zastosowanymi w stacjach dyskietek w poczciwym komodorku, dyski twarde nie wspierają same z siebie żadnych znanych zwykłym użytkownikom form przechowywania danych w postaci plików czy katalogów lub jeśli ktoś woli terminologię Windowsa folderów, bo za to wszystko, do czego mamy dostęp z poziomu aplikacji, odpowiada fragment systemu operacyjnego, który prośbę aplikacji o odczyt lub zapis danych tłumaczy na dostęp do odpowiednich sektorów na dysku, bazując na parametrach nośnika i standardzie przyjętego formatu przechowywania danych, nazywanego też systemem plików. Dzisiaj wśród najczęściej stosowanych jest NTFS w przypadku Windowsów, EXT pod Linuxami od początku ich istnienia, ale też stary FAT dzięki kartom SD i pendrive'om wciąż jest jeszcze jary. Ten ostatni występuje na dysku, którego obraz zapisałem, więc okazję do pokazania możliwości mojego, jeszcze w asemblerze pisanego programu, o którym wspomniałem na początku filmu, miałem. Choć sporo z tych nawet skasowanych plików da się zobaczyć i odzyskać, a nawet teoretycznie bezpowrotnie skasowane katalogi wyszukać, to niestety na tym etapie skończę się chwalić, bo era DOS-owych aplikacji już dawno minęła i w praktyce tylko na starych PC-tach lub wirtualnej maszynie z Windowsem 90 ten program nielicznym udałoby się odpalić. Zamiast tego pokażę, jak współczesnym, ale już stworzonym przez nadal aktywnych w dziedzinie odzysku danych specjalistów narzędziem, można też wykonać wszystkie te czynności i wyekstraktować pliki oraz katalogi, zarówno te nie w pełni czytelne przez nadpisane dane czy uszkodzone sektory, jak i te w całości. Całkiem... spoko zdjęcie. Tylko, że przypadki, kiedy dysk ulega tego typu awarii, zbyt często się nie zdarzają, bo najczęściej, niestety, czy to w wyniku nieszczęśliwych zbiegów okoliczności typu upadek podczas transportu, czy defekt konstrukcji, to głowice padają. Zabiegi wykonywane podczas ratowania takich przypadków to już przejaw finezji na znacznie wyższym poziomie, nawet od mojej rynsztokowej poezji, choć w dużym uproszczeniu najczęściej na przeszczepie oddawcy całego zespołu głowic polegają, to przygotowań i wyrafinowanych narzędzi oraz warunków wymagają. Jak wcześniej wspomniałem, talerzowe dyski twarde są urządzeniami wysokiej precyzji, w których nawet nanometry w powodzeniu operacji odczytu bądź zapisu danych mają znaczenie. Oznacza, że otwarcie ich w warunkach, jakie występują w przeciętnym mieszkaniu, warsztacie, a nawet mojej samotni, to w praktyce szybsze lub wolniejsze ich samounicestwienie. Pyłki kwiatowe, zarodniki grzybów, kurz i inne drobnoustroje, które w powietrzu normalnie latają, unoszącą się bardzo blisko powierzchni, a w przypadku nowych dysków ekstremalnie, bo jeśli wierzyć deklaracjom producenta na odległości 2 nici łańcucha D na głowicę, prędzej czy później
zaorają. Dlaczego takich zabiegów nie wykonuje się w warunkach typowych, a w podobnych do tych występujących na salach operacyjnych, w specjalistycznych komorach niemalże bezpyłowych? Drugie wyzwanie to sam zabieg przeniesienia zespołu głowic, które przed wyjęciem z urządzenia, aby pod wpływem ramion nacisku nie zostały uszkodzone, muszą zostać odpowiednio zabezpieczone, co można zrobić projektując własne narzędzia lub za ciężkie pieniądze zastosować takie dostępne na rynku, tylko do konkretnych modeli przeznaczone. Czy da się stworzyć bezpyłową komorę w domowym zaciszu oraz inne narzędzia i przeprowadzić z powodzeniem tego typu zabieg? Odpowiem na to pytanie podczas realizacji kolejnego odcinka, w którym podejmę tego typu wyzwanie, ale na razie mam nadzieję, że uświadomiłem Was o stopniu takich sprzęciorów zużoności, precyzji wykonania i czasem wątłej ich trwałości. Wszyscy bohaterowie odcinka nie byli sprawni, a że nie zawierali żadnych ważnych dla mnie danych, to otwierając ich niczego nie traciłem, tylko może swoją i po części waszą ciekawość w jakimś stopniu zaspokoiłem, a w przypadku, którego nikomu nie życzę, czyli awarii takiego sprzęciora, bez odpowiedniego przygotowania samodzielne rozkręcanie lepiej niech będzie ostatnim na liście z pomysłów, zwłaszcza jeśli stawką są zawarte na uszkodzonym dysku cenne dane. A jeśli do tej pory szczęście dopisuje i wszystkie ważne dane są dostępne, mimo ich na jednym nośniku trzymania, to mam nadzieję, że udało mi się uświadomić, iż w razie awarii koszt znalezienia dawcy, prac z chirurgiczną precyzją, specjalistycznymi narzędziami nie będzie powodem do marudzenia i januszowania, bo zestawienie kosztu odzysku z ceną dodatkowego twardziela czy miejsce na chmurze sprawia, że mniej boli głowa, a w razie awarii tyłek uratuje systematycznie aktualizowana kopia zapasowa. Ale mimo, że to, co przed chwilą powiedziałem, pasuje idealnie na koniec odcinka i podsumowanie, to jeszcze dla tych, co nie przysnęli, kilka ciekawostek i sekretów, jakie dyski twarde mogą przed Wami skrywać, przygotowałem. Prawdopodobnie od momentu, kiedy pojawiły się wersje efektywniej wykorzystujące powierzchnię talerzy, producenci w celu zmniejszenia ilości odrzuconych podczas testów egzemplarzy zaczęli część faktycznej pojemności dysku ukrywać przed użytkownikiem, a właściwie systemem operacyjnym. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą dostać się do tego obszaru, a nawet go ujawnić systemowi za pomocą nieoficjalnych i zależnych od producenta dysku komend, lecz nie polecam takiego dysku hakowania, bo pula tych ściśle tajnych sektorów zwykle jest zarezerwowana na przypadki, kiedy dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia w obszarze normalnie używanym i w momencie, kiedy komputer zarządzający dyskiem to wykryje przy próbie zapisu sektora, jego zawartość albo nawet całe ścieżki w to miejsce może zostać przemapowana. W taki sposób można w pewnym sensie naprawić dysk twardy, wykorzystując program, który sektor po sektorze zeruje zawartość dysku lub też w bardziej wyrafinowany sposób jak mój, jeszcze chodzący pod DOS-em program, czy wypuszczony przez Western Digital pod Windows DLDAC, które sektor po sektorze dysk czytają, a w przypadku natrafienia na błąd do uszkodzonego sektora, to co się udało odczytać lub też nie, jest zapisywane, ale najciekawsze jest to, że dość często po tej operacji wcześniej uszkodzone sektory są już prawidłowo odczytywane. Niemniej jednak odradzam na tak naprawionym dysku ważnych danych przechowywanie, bo jeśli uszkodzone sektory są wynikiem problemu nośnika czy głowic, to z czasem masa kolejnych powstanie, choć sam miałem kilka razy przypadek, kiedy takie pojawiły się na jednym z dysków, najprawdopodobniej przez niestabilne zasilanie. Jednakże ten ściśle tajny obszar to nie tylko pula zapasowych sektorów bądź oznaczonych przez producenta jako nieużyteczne dane, bo prawdopodobnie we wszystkich współczesnych dyskach jest tu też miejsce, w którym informacje systemu monitorującego sprawność reszty nośnika są składowane, czy w ramach oszczędności na układach pamięci flash nawet oprogramowanie zarządzające bywa przechowywane. Inaczej mówiąc, taki dysk twardy, jak mu się podłączy zasilanie, musi przejść przez swoje testy i właściwego firmware'u z nośnika zabudowanego i dopiero po tych czynnościach możliwe będzie jego w BIOSie wykrycie oraz używanie. Standard ATA przewiduje możliwość takiego oprogramowania aktualizowania w celach, takich jak poprawienie błędów producentów czy wydajności i polepszanie, co wydaje się świetnym rozwiązaniem, lecz też ma swoją mroczną stronę. Ale może o niej, jak i o sposobach przechowywania danych na dyskach poopowiadam w przyszłym odcinku, który podobnie jak ten będę tworzył z pragnieniem, aby moje wypociny nie dublowały tego, co już można znaleźć na tej platformie, tylko były innym spojrzeniem na temat i jego
uzupełnieniem. Ale też, żeby nie wyszło, że z waszego punktu widzenia ten temat jest nudny, bo wolicie posłuchać na przykład po raz kolejny o konsolach mojego ględzenia, to za następny odcinek wezmę się z uśmiechem na twarzy, dopiero jak zainteresowani wbiją pod tym filmem 10 tysięcy komentarzy. Tym, którzy nie mają weny do przelewania tekstów, podpowiem, aby słowo twardziel w swoim komentarzu wpisali, przy okazji informując mnie o tym, że jakimś cudem do końca tego filmu dotrwali. A ja już go kończę tradycyjną odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się! Oh.